przy ulicy Kusocińskiego w Wałbrzychu, w dzielnicy Pieskowa Góra, był niedawno oddany do użytku po remoncie, który miał sprawić, że obiekt będzie bardziej funkcjonalny niż obecnie jest w rzeczywistości. Po zmianach, likwidacji trybun, niekoniecznie adekwatnym odzorowaniu projektu obywatelskiego, który tutaj został do tych prac dedykowany, mają nastąpić kolejne prace modernizacyjne na stadionie, który w tej chwili jest domem mistrzów Polski w 9-osobowym futbolu amerykańskim zespołu Miners Wałbrzych. Czy faktycznie powstanie nowa murawa, czy faktycznie zostaną zamontowane bramki oraz poprawione elementy dookoła boiska? Zobaczymy już niebawem.